Witam Was, docent polskie miniebrowary.pl. Nie było jakiś czas Muzeum Polskiego Craftu, więc najwyższa pora wrócić do tego cyklu. Chociaż właściwie patrząc na rzeczy, które mam na stole, czyli dwa imperialne stauty od Nepomucena, to się zastanawiam, czy to nie powinien być podcykl kanon polskiego craftu, no albo starcie weteranów. Tylko sami wiecie, że problemem na pewno by było znalezienie konkurentów, jeżeli chodzi o imperialny, klasyczny stout bez żadnych dodatków, bez żadnego leżakowania w drewnie. Czysty, prosty, klasyczny, imperialny stout, jak to drzewiej bywało. No i właśnie, tak na muzeum to niekoniecznie to są starocie, bo mamy wersję 2021, która wcale nie jest przeterminowana, bo od razu sobie zobaczcie datę przydatności. Mimo że alkoholu powyżej 10%, więc nie trzeba podawać tej daty według wymagań prawnych, to chłopaki podali 24 listopad 2024. A więc jeszcze mocno jest w dacie, ale porównamy go ze świeżynką. Wersja 2023 ważona w 2022, a tu już data naprawdę poleciała w kosmos, 2029. Więc tak naprawdę Muzeum Polskiego Craftu dla tego piwa powinienem nagrywać prawie za 10 lat. No dobra, ale skoro o muzeum mowa, to witam browar Nepomucen w tym zacnym gronie prekursorów, weteranów polskiego craftu, chociaż tak naprawdę browar Nepomucen wystartował w roku 2015, założony przez braci Piotra i Mariusza Musielaków, wywodzących się z branży projektowo-budowlanej. Oni na początku jako piwowara zatrudnili Jacera, Jacka Domogalskiego, pozdrawiam. Jacer pracował przez około 2 lata, a potem ich drogi się rozeszły, zatrudnili jako piwowara Mateusza Kupracza z browaru Roch, który znajduje się niedaleko Bolkowa, tam gdzie Castle Party się odbywają. Browar Nepomucen zlokalizowany w Szkaradowie, niedaleko Milicza, ale to już jest inne województwo, z tego co dobrze kojarzę, że to już jest Wielkopolska, a nie Dolnośląskie. Jakby co, to mnie poprawcie. No i bardzo mi odpowiada ta sytuacja, że to piwo, czy to się stało flagowcem Nepomucena. Nepomucen naprawdę robi bardzo, bardzo dużo rodzajów piw, ale ten tytuł, ta pozycja Detonacja, jak widzicie, wychodzi w seriach rocznikowanych, więc fajnie, że coś takiego jest, coś stałego na polskim rynku i coś, co wychodzi właśnie w innej szacie graficznej, w innym rocznikowaniu. No i zobaczcie, co się zmieniło przez te kilka lat. Nie dość, że browar Nepomucen zmienił swoje logo i swoją nazwę. Tutaj mamy starego Nepomucena, a tutaj już tak bardziej z myślą o sytuacji eksportowej, na podbój świata mamy Nepo Brewing, bardziej oszczędna stylistyka. Koniecznie trzeba wspomnieć o zmianie nazwy stylu. Mówiłem o tej zmianie zaraz po agresji ruskich na Ukrainę. Jakieś dziwne komentarze prorosyjskie się pojawiły. Przy czym ja zawsze powtarzałem, zgodnie z podziałem i nową wersją Beer Judgment Certificate Program z 2015 roku, kiedy oni wyjebali określenie Russian z imperialnego stouta i od 2015 roku w BJCP jest po prostu imperialny stout, to tutaj jeszcze właśnie mieliśmy to pokłosie tego starego przyzwyczajenia Russian Imperial Stout, a to już prawidłowo imperialny stout. Zatem jak ktoś lubi trollować, to już zapraszam do komentowania. Możecie nabić komentarze, podbije to oglądalność. Natomiast nie chodzi o jakąś gównoburzę, tylko po prostu sprawdzenie po raz pierwszy w Muzeum Polskiego Craftu, co browar Nepomucen przez te
kilka lat zdołał osiągnąć, jeżeli chodzi właśnie o klasyczny styl imperialny stout. 2021, czyli 2 lata mam to piwo, oczywiście trzymane w lodówce. To piwo przyjechało dosłownie 2-3 tygodnie temu, więc mamy świeże, aczkolwiek uważone w 2022. Możecie sobie zobaczyć na skład. Skład jest niezmieniony, czyli przeczytajcie sobie, Boże, wszystko jest niezmienione. Słód jęczmienny, słód owsiany, słód pszeniczny, słód żytni, prażony jęczmień, chmiel drożdże, Banning 30. I też jest zmiana lekka, bo stary Rysik ma... Rysik, nie? To się dobrze mówiło. Trzeba mówić imperialny stał teraz. 12%, a ten jest 11%, czyli taki mały znak czasu, że trochę mniej odfermentowane, może żeby miało więcej ciała, a nie daj Boże więcej słodyczy. No za chwilę się o tym przekonamy. Nie robię ślepego testu. Po pierwsze dlatego, że nie mam Marleny, więc nie mam jak tego przeprowadzić. Po drugie już myślę, że naprawdę nie ma co aż takich hec urządzać. Myślę, że spokojnie, nie obstawiam tutaj żadnego piwa, że będzie to starsze ma być lepsze, nowsze ma być lepsze. Bo się przekonamy za chwilę, tak jak będzie nalane w szkło, tak będzie decyzja i werdykt. Jak widzicie, nie mam dwóch szkieł Nepomucena, niestety się wytłukły, a to znaczy, że często browar Nepomucen u nas w domu gości. Za to dziękuję całej ekipie. Również niewymienionemu, a teraz wymieniam, Paweł Pistolin, czyli człowiek od marketingu, który dba o to, żeby piwa Nepomucena do blogerów docierały regularnie. Za to szacunek. Dobra, jak widzicie, piana umiarkowana, ale o bardzo ładnym brązowym kolorze, drobna. Piwo, ha, właściwie czarne, nie widzę żadnych refleksów, nie widzę żadnych przebłysków. Prezentuje się świetnie. I jak to pachnie? No tutaj mamy samą klasykę. Nie ma żadnej beczki, nie ma żadnych dodatków, wanilii, kokosa. To co kilka lat temu. A imperialne stauty kilka lat temu dochodziły, pamiętacie, 25, 26, 30 to naprawdę jest ewenement, więc fajnie, że detonacja jest najwyżej banningowym imperialnym stoutem w wersji wydanej klasycznej. Jeżeli się mylę, dawajcie znać w komentarzu. Dobra, jak to pachnie? Ciekawie, bo trochę bourbonowo, ale jaja. Jest element słodkiego alkoholu bourbonowego, lekko waniliowego, co jest grane. Tutaj nie ma przecież ani żadnych kostek, ani żadnych płatków, ani żadnej beczki. A mamy ten motyw. Może to jest trochę też utlenienie. Może trochę czerwonych, miękkich owoców. Tak jak mówię, piwo było cały czas trzymane w lodówce, więc kurczę, dziwne by było, że ono w puszce jednak złapało takie lekkie utlenienie. Ale czy to źle? No, mówi się, że ta puszka powinna przechowywać w optymalnej formie. Jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie wersja aktualna. Czy te czerwone owoce będą, czy nie? Według mnie trochę one mogą zaburzać sytuację. Może powinno być bardziej czysto w aromacie. Dobra, bierzemy łyk. Zdrowie Nepomucena. Lekka słodycz, od razu wyczuwalna w pierwszym łyku. Jest podbudowa czekoladowa, jest lekka paloność. O, teraz dopiero ta paloność wchodzi. Więc to jest o tyle fajne, że pierwsze odczucie słodyczy, ale potem po przełyku ten prażony jęczmień jest wyczuwalny. Alkohol bardzo dobrze wkomponowany. Nie czuć go ani w aromacie, ani w smaku. No piwo jest takie trochę w stylu harsh. Ono jest nisko nasycone, ale nie powiedziałbym, że jest ultra łagodne.
czuć właśnie ten prażony jęczmień i on nadaje takiego charakterystycznego, zadziornego rysu, ale ta słodycz też jest obecna, więc to nie jest oldschoolowy, imperialny stout, chociażby w stylu golemów, gdzie jednak tej słodyczy nie było, był totalnie po wytrawnej stronie. On ma dla zaproponowania coś zarówno wielbicielom, jak to się mówiło właśnie te dobrych kilka lat temu, słodyczki, i również trochę bardziej wytrawnego charakteru. Okej, okay. Natomiast mam wrażenie, że jednak mimo tej puszki jest utlenione. No i co? Od razu jedziemy z aktualną wersją detonacji. Ja mam wrażenie, że ta detonacja w dacie, nie wiem czy piłem puszkę, kurczę, detonacja była chyba, a może nawet na pewno w wersji butelkowej i to było bardzo fajne piwo. Nie trzymałem go, nie mam już żadnych zasobów starszych detonacji, ale wydaje mi się, że było bardziej wytrawne. Dobra, zobaczymy jak z wersją tegoroczną, która sobie oczywiście jakiś czas w browarze odleżakowała. Czy mamy wielką zmianę w pianie? No delikatną, rzeczywiście kilka milimetrów tej piany jest więcej. Ten kożuch skromny, bo skromny, ale jednak utworzył się. Barwa bez zmian, brązowa. Bąble na wierzchu większe, średnio obfite. Pod spodem dopiero jest drobna piana, ale no wygląda to lepiej. Nic dziwnego, piwo świeższe. A czy mamy różnicę w aromacie? No, zdecydowanie bardziej czyste. Szczerze mówiąc, tego oczekiwałem po puszce, że nie będzie takiego utlenienia w aluminium. Tutaj nie mamy żadnych czerwonych owoców. Jest czysto. Jest czysto i można powiedzieć właśnie, tu się nic nie dzieje, powinny być dodatki, powinna być beczka. No przecież kto kupi takie piwo, które pachnie po prostu ciemnym słodem, alkoholu oczywiście nie ma. Taka czekoladka, kawa. Kawa bardzo lekka. Ten aromat jest naprawdę w miarę stonowany. Ale pasuje mi, bo jest czysty, bez oznak utlenienia. Jak w smaku. Jeszcze raz, zdrowie Nepomucena. Znowu mamy od razu tą słodycz. Pierwsze wrażenie to jest bardzo wyrazista słodycz. No i pytanie, czy ten 1% alkoholu, który tutaj jest, to jest właśnie to mniejsze odfermentowanie i wydaje mi się, że rzeczywiście słodycz jest wyższa. I czekam na tą kontrę paloną, czekam i się nie mogę doczekać. Obydwa piwa, jeżeli chodzi o ukrycie, wkomponowanie solidnego woltażu, 12-13 czy 11-12? Jeszcze raz sprawdźcie. Tak, 11-12. Tego absolutnie nie czuć. Nawet, kurczę, to piwo nie rozgrzewa w przełyku. To jest niesamowite. A na pewno w działaniu będzie to alko. To zdaję sobie sprawę. Natomiast w smaku tego nie czuć. Trochę brakuje mi kontry. Jednak to piwo było bardziej złożone. Była słodycz, ale była kontra tego prażonego, palonego jęczmienia. Tutaj mamy słodycz. Ta gorzka czekolada próbuje się przebić. O, chyba nasycenie działa, ale spokojnie. Jest w miarę nisko nasycone. Jak gdyby bardziej jednowymiarowe. No więc widzicie, tutaj mamy utlenienie, ale jednocześnie większą kompleksowość smaku. Tutaj już takie niższe odfermentowanie, przez co piwo jest bardziej dla fanów słodkich imperialnych stoutów. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo myślę, że fani słodkich imperialnych stoutów wezmą albo wersję bourbon, gdzie mamy tą wanilię wyraźną, albo wezmą z dodatkami w typie kokosa, wanilii, innych tego typu słodkich aromatów, które dają to zbudzenie picia słodkiego piwa. A tutaj mamy klasykę, a ona jest trochę w takim słodyczkowym wydaniu, więc
No, ja się czuję trochę zawiedziony, bo jestem oczywiście zwolennikiem starej, oldschoolowej szkoły risów, gdzie ma być goryczka, gdzie ma być paloność, gdzie ten imperialny stout, to są amerykańskie chmiele. A tutaj mamy tą słodycz jednak cały czas wyrazistą. No, po słodkiej stronie, więc ha! Gdybym miał jednak wybierać, słuchajcie, to jednak wybieram starą detonację, bo ta słodycz jest skontrowana, a kto nie lubi utlenienia w postaci czerwonych, miękkich owoców? Więc jeżeli chodzi o puszeczkę, może trochę nie zdało egzaminu w kwestii zachowania konserwacji piwa przed utlenieniem, jednak ten tlen, który tam był w trakcie rozlewu, swoje zrobił. No i tyle. No. Dawajcie znać, jak wy stoicie z Nepomucenami, czy ktoś tęskni do takich oldschoolowych risów, kto mógłby zaproponować ewentualnie, żeby to był odcinek Starcie Weteranów, kto obecnie z weteranów robi klasycznego imperialnego stouta, bez dodatków, bez żadnych beczek. Chętnie posłucham, bo ja już się gubię w tej wielości tych rzeczy. Także oddaję wam pole, czekam na komentarze. Na razie, trzymajcie się.